W Polsce, jak w każdym innym kraju, istnieje grupa osób niepełnoletnich, którym państwo świadczy szczególną pomoc. Osób dotkniętych wydarzeniami losowymi, pozbawionych opieki rodziców naturalnych, wobec których stosuje się pomoc zarówno instytucjonalną, jak i rodzinną w rodzinach pieczy zastępczej, w rodzinach zawodowych i rodzinach spokrewnionych. Tej pieczy znajduje się rocznie około nie spełna 70 tysięcy wychowanków pieczy zastępczej, a usamodzielnia się, czyli osiąga pełnoletność, i może stawać się pełnoprawnymi obywatelami państwa, między 5 a 6 tysięcy osób rocznie. Okazało się, że zmiana ustawy z dniem 1 stycznia 2012 roku nie do końca przysłużyła się dobremu rozwiązaniu tego problemu. Wydaje się, że w większości przypadków cały system jest nastawiony na kierowanie doraźnej i minimalnej pomocy finansowej do osób korzystających z procesu samodzielnienia, nie budujący systemowego, kompleksowego podejścia do tych osób, które przecież wychodząc z pieczy zastępczej, stają się obywatelami, którzy powinni, jak mówiłem, korzystać z wszystkich praw. Ale też wykonywać wszystkie obowiązki również wobec państwa. Rzeczy najprostsze: założyć sobie kartę w przychodni zdrowotnej, wyrobić dowód osobisty, podjąć czynności związane z zatrudnieniem, zarejestrować się w różnego rodzaju urzędach, wypełniać deklaracje podatkowe. Rzeczy, których człowiek uczy się w naturalnej rodzinie, a w rodzinie zastępczej nie zawsze. Stwierdziliśmy, że m, wzrasta liczba osób pozostających w pieczy zastępczej, osób dorosłych. Na ten niespełna 70 tysięcy osób w pieczy zastępczej, będącej w każdym roku y, w, tej formie, y, w tej formie opieki państwa nad osobami nieposiadającymi rodziny naturalnej. Y, 9,5 tysiąca to są osoby pełnoletnie. I nie ma w tym nic dziwnego, że osoby pełnoletnie korzystają nadal ze wsparcia również w rodzinie zastępczej, jeśli by miało to służyć lepszemu przygotowaniu do samodzielnego życia. Stwierdziliśmy, że przyczyny są bardziej prozaiczne. Prawie 15% wychowanków, których objęliśmy próbą badawczą, przerwało proces usamodzielnienia. Wracając do rodziny zastępczej, ponieważ świadczenia. Na rzecz rodziny zastępczej są wyższe, niż gdyby dostawały je te osoby, które się usamodzielniają. I nazywając rzecz po imieniu, najczęściej jest to 500 złotych zasiłek na kontynuowanie nauki. Bardzo trudno jest utrzymać się na rynku z 500 złotych, kontynuując naukę, nie posiadając mieszkania. Musi to wystarczyć praktycznie na wszystko. Są oczywiście dodatkowe świadczenia, ale też tak jak powiedziałem. Przy zróżnicowaniu ze świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, zróżnicowaniu świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, one są wyraźnie różne. To może być różnica między 1500 zł, a prawie 6600 zł w drugim przypadku. Tych jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie. Wydaje się więc niedziwne, że... Wychowankowie pieczy zastępczej decydują się na pozostawanie w pieczy zastępczej, bo zarówno te świadczenia są wyższe, kierowane oczywiście wtedy do rodziny zastępczej, niż kiedy są kierowane do ich kieszeni w przypadku podjęcia próby usamodzielnienia. Wychowanek pieczy zastępczej otrzymuje, jak powiedziałem, 500 zł zasiłek na kontynuowanie nauki. Natomiast ani powiatowe centrum pomocy rodzinie, ani opiekun usamodzielnienia nie ma prawa monitorować ani postępów w nauce, ani rzetelności wykonywania tego programu, co powoduje Stwierdzone przez nas zjawisko wielokrotne zmienianie szkoły, bo wystarczy brak frekwencji, aby skreślić y, takiego słuchacza z listy y, uczniów czy, czy, czy studentów. Y, w takiej sytuacji, gdy groził było, groziłoby utrata zasiłku, y, wychowanek automatycznie zmienia szkołę na nową i może to robić kilkokrotnie w, w czasie procesu usamodzielnienia, co wskazuje, że program. Skierowany głównie na kontynuowanie kształcenia, ma charakter w większości przypadków pozorny. Kwota, która jest wydawana rocznie na wychowanków pieczy zastępczej w skali całego kraju, to jest około 120 milionów złotych. Większość z nich, większość, powtarzam, prawie 80%, stanowią środki na kontynuowanie nauki. To jest, wydaje się, z punktu widzenia państwa i samorządu, najprostszy. No i też można powiedzieć najskuteczniejszy sposób usamodzielnienia. Dobrze wykowany obywatel, dobrze wykształcony obywatel y, będzie przydatny społeczeństwu w przyszłości, gdyby, jak powtarzam, y, to kształcenie miało charakter y, skuteczny. Innym problemem, który zaobserwowaliśmy, to jest kwestia braku monitorowania losów y, wychowanków y, pieczy zastępczej i wiąże się to z y, Brakiem systemowego podejścia do problemu, ponieważ umieszczenie wychowanka w pieczy zastępczej wcale nie musi się wiązać z miejscem jego naturalnego pochodzenia. Brak monitorowania tych losów powoduje, że wychowanek, który weźmie jednorazowy zasiłek na usamodzielnienie się i zagospodarowanie, najczęściej przeprowadza się w inny rejon kraju. Jak sprawdziliśmy, prawie jedna trzecia rejestruje się w urzędach pracy. Są przypadki bezdomności. Jedna trzecia prawie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Patrząc na to z punktu widzenia całościowego procesu, z jednej formy pomocy, jaką jest wspieranie pieczy zastępczej, przechodzimy na inną formę pomocy, jaką jest pomoc społeczna. A przecież chcieliśmy wychować pełnoprawnych obywateli, którzy staną się. No, kapitałem dla, dla całej, reszty, yy, całej reszty społeczeństwa. Szczególnym problemem jest problem mieszkaniowy. Skrajnym przypadkiem był stwierdzony przez nas fakt, iż w jednym mieście wojewódzkim z powodu właśnie braków mieszkaniowych, dużym mieście wojewódzkim wychowanków pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kierowało yy, do schroniska dla bezdomnych. Jak Państwo sami możecie sobie wyobrazić, jest to zjawisko, w którym no, kieruje się od razu do m, tych wychowanków pieczy zastępczej, którzy potrzebują bardzo silnego wsparcia, do środowiska, w którym na pewno tej samodzielności m, nie znajdą. Natomiast idealnym rozwiązaniem wydaje się rozwiązanie wskazane w ustawie, czyli mieszkania chronione. Mieszkania chronione, które są skonstruowane jak coś w rodzaju akademika, gdzie w jednym mieszkaniu przybywa kilka. Osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo podlegają opiece specjalistów, psychologów, doradców, yy, którzy monitorują, w jaki sposób gospodarują w tym mieszkaniu, w oczekiwaniu na mieszkanie socjalne lub, lub inny rodzaj yy, rozwiązania swojego problemu mieszkaniowego, mogą w tym mieszkaniu chronionym przebywać. Takim przykładem był Malborki, kilka miast. Potrafiło sobie z tym problemem w jakiejś mierze poradzić. Nie jest to duża liczba osób badanych przez nas wychowanków. Yy, pieczy zastępczej. Około 100 osób korzystało z, mieszka z mieszkań chronionych w skali całego kraju. Ale pokazuje to, że istnieje rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Na pewno niedocelowe, ono ma charakter doraźny. Natomiast y, powoduje, że nie zostawia się tych ludzi samym sobie, którzy, jeśli nie mają rozwiązania problemu mieszkaniowego i problemu pracy, o którym powiedzieliśmy, często lądują w środowiskach y, patologicznych, często lądują w środowiskach rodziny, z której byli zabrani, których rodzice naturalni zostali pozbawieni kiedyś praw rodzicielskich, wracają po prostu do swojego naturalnego miejsca y, urodzenia, miejsca rodzinnego. Y, no i przy braku monitorowania ich losów stają się kolejnymi klientami pomocy społecznej.